11 kandydatów, wśród nich faworyci wyścigu prezydenckiego Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Pytania o religię w szkołach, możliwość zawierania małżeństw przez osoby homoseksualne, euro i szczepionkę na koronawirusa. Wczoraj w Telewizji Polskiej odbyła się debata. Sondaże dziś wskazują na wejście do drugiej tury Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego. Dlatego pozostali kandydaci musieli grać ostro. Mnie nie interesują spory z przeszłości. Mnie nie interesuje ta popisowa wojna, w którą nas wciągają. Podobnie jak Władysław Kosiniak-Kamysz, taki Szymon Hołownia próbował przekonać wyborców, że jest ponadpartyjnym sporem PiSu z Platformą. I kiedy na przykład Andrzej Duda czy Rafał Trzaskowski chowają swoje partyjne logotypy, no to przecież nadal będą musieli pozostać wierni swoim politycznym rodzinom. Szymon Hołownia mówił, że podpisze ustawę o związkach partnerskich. Chciał rozliczać Kościół, a także dać rodzicom i uczniom prawo do decydowania o tym, czy w szkole będzie religia. Przeciwnikiem religii w szkole jest Robert Biedroń. Prezydent Andrzej Duda uważa, że nie ma tutaj potrzeby żadnej zmiany. To jest po prostu element wolności. Kto chce z rodziców, kto ma takie przekonania, wysyła dziecko na religię w szkole. Kto nie ma, nie musi tego robić, nie ma żadnego przymusu. To do obecnego prezydenta pozostali kandydaci mieli najwięcej zarzutów. Rafał Trzaskowski pytał o to, kiedy dzieci wrócą do szkoły, ale nieco się zagalopował. Nie wiemy nawet, kiedy się skończy epidemia, bo rząd nas o tym nie informuje. Bo na to pytanie dziś nie potrafi odpowiedzieć nikt. Rafał Trzaskowski złożył jasną deklarację, gdy padło pytanie o możliwość zawierania małżeństw przez osoby homoseksualne. W moim programie są związki partnerskie. Prezydent Andrzej Duda nie widzi tu potrzeby zmiany. Małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Krzysztof Bosak chciał z kolei ograniczenia lobby, którego celem po związkach partnerskich jest możliwość zawierania małżeństw i adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. To, co ja postuluję, to powstrzymać finansowanie z zagranicy tego środowiska. Ono w dużej mierze działa za obce pieniądze. Robert Biedroń zażądał przeprosin od prezydenta za słowa o ideologii LGBT. Panie prezydencie, popełnił pan wielki błąd. Dzisiaj wypada przeprosić. Prezydent odpowiadał, że to kandydat lewicy odrzucił zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego. Wzywał mnie pan o to, żebym pana zaprosił do Pałacu Prezydenckiego przez media. Zaprosiłem pana, a pan nie przyszedł. Debata nie przyniosła przełomu. Rafał Trzaskowski sięgnął po ten sam argument, którym cała Platforma gra od dawna. Twierdził, że Polska potrzebuje samodzielnego prezydenta. Dzisiaj takiego prezydenta naprawdę nam potrzeba. Również prezydenta, który bardzo, panie prezydencie Andrzeju Dudzie, szanuje swój podpis. Andrzej Duda swoje ostatnie sekundy w całej debacie poświęcił na podsumowanie 5 lat prezydentury. Ja swoje zobowiązania poważnie traktuję. I w związku z tym możecie być państwo przekonani, że wyjdziemy nie tylko z kryzysu, ale przede wszystkim wrócimy na drogę dobrego rozwoju. Wcześniej prezydent przypomniał m.in. o programach wsparcia rodziny i tarczach antykryzysowych.